Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco na sobotnim live'ie. I oczywiście mówię do wszystkich tych, którzy oglądają mnie z przyszłości, bo ja teraz na spokojnie sobie poczekam, aż ktoś się ze mną tutaj połączy na żywo. Już widzę, że dołącza coraz więcej osób. Słuchajcie, tak dawno w sumie nie było live'a i ja czuję taką nawet lekką tremę, bo strasznie dawno nie rozmawiałam do mojego telefonu, nie rozmawiałam tutaj z wami. Także mam takie poczucie, że ja dzisiaj będę dosyć rozgadana. Tak czuję, że będzie dużo, dużo anegdot, zresztą w sumie to jak zawsze. No, ten live będzie oczywiście zapisany, będzie też zapisany na YouTubie, gdyby ktoś z jakiegoś powodu tam chciał go obejrzeć. Także jest mi widzieć znajome twarze, znajome nazwy, także mam nadzieję, w ogóle tak miałam takie przemyślenie, słuchajcie, już zaczyna się moje gadulstwo. Miałam takie przemyślenie, że dzisiaj jest zarazem najbardziej idealny, cześć Eli, i najbardziej nieidealny dzień na zrobienie live'a, dlatego że jest ponuro i brzydko, więc wszyscy chętnie sobie razem pogotują, posiedzą pod kocem, ale z drugiej strony jest tak ciemno, że słuchajcie, wybaczcie, jakość może nie być jakaś najwybitniejsza, ale po prostu u mnie w mieszkaniu jest ultra ciemno. No nie mam żadnego sztucznego światła, bo też nie o to chodzi. I powiem szczerze, podziwiam osoby pracujące w telewizji, bo nie wyobrażam sobie do jakiejś takiej żarówiastej lampy przede mną. Także o, cieszę się, że u kogoś jest ładnie. Z mojej perspektywy warszawskiej jest super brzydko, ale może to się zmieni i cieszę się, że gdzieś w Polsce jest ładnie. Słuchajcie, dopiero, o Jezus, cieszę się, zazdroszczę Wrocławio, świetnie, tutaj lekcja polskiego, zazdroszczę takim miastom jak Wrocław czy Kraków. W każdym razie, słuchajcie, o co chodzi w ogóle z tymi live'ami? Ja bardzo lubię gotować i mam troszeczkę taką misję, żeby dać każdemu taką moc, że nie musisz być ekspertem, profesjonalistą, żeby gotować, że każdy gotować umie, bo każdy człowiek ma rozum do tego, żeby podążyć za przepisem, albo i ma też instynkt, żeby stworzyć coś na tak zwanego czuja. Ja jestem bardziej z tych czujowców i trochę właśnie taki sposób na gotowanie chciałabym szerzyć, szczególnie, że tak, w ogóle dzisiejszy live to będzie też Q&A, więc spokojnie zadawajcie pytania. Wyjeżdżam już jutro, słuchajcie, na kilka dni, także bardzo się cieszę, bo miałam małą przerwę wyjazdową, tak mi się wydaje, czekajcie, no kilka tygodni od Bieszczad. W każdym razie, zgubiłam wątek, mówiłam o gotowaniu. No, że właśnie czasami mnie martwi kwestia marnowania jedzenia w takim kontekście, że widzimy jakiś przepis, nie wiem, w książce, w gazecie, na blogu i chcemy go odtworzyć jeden do jednego, więc kupujemy mnóstwo nowych produktów i nie przychodzi nam do głowy, że na przykład właśnie batata można zamienić ziemniakiem i w drugą stronę, albo jedną kaszę zamienić drugą kaszą, czy jedną mąkę drugą mąką. Oczywiście to wymaga pewnej wiedzy i wprawy, ale właśnie myślę, od tego są takie, nie wiem, warsztaty, jakieś dema gotujące. Także dzisiaj, słuchajcie, będzie bakłażan, dlatego że powiem wam, że parę razy w ostatnim czasie spotkałam się z osobami, które nie lubią bakłażana. Zresztą nawet pamiętam pierwszy swój szok, przeżyłam rok temu na Teneryfie, jak właśnie Justyna Owsiana powiedziała, że ona nie je bakłażana, a ja powiedziałam, to ja ci zrobię bakłażana, moja droga. I od tego czasu lubi, więc jestem z siebie troszkę dumna, że udało mi się, bo mam wrażenie, że też każde, no może nie jakieś intensywne bardzo w smaku warzywo, można przygotować w smaczny dla nas sposób. Oczywiście każdy ma zupełnie inne preferencje i kubki smakowe, ale jest tyle różnych sposobów obróbki i doprawiania, że naprawdę uważam, że nie ma co przekreślać jakiegoś konkretnego składnika. Ja akurat w ogóle jestem z tych osób, które lubią wszystko. Oczywiście jestem roślinna, więc też wielu rzeczy nie jem, ale jeśli chodzi o jakieś takie profile smakowe, to większość rzeczy z założenia od zawsze mi smakowało. I w ogóle
ogóle chciałam, bardzo, bardzo dziękuję za pytania. Ja bardzo bym chciała, żeby to miało taką dynamiczną formę pytań, więc super, że zadajecie. Za chwilę do nich wrócę. Aczkolwiek zwykle mam taką zasadę, że po prostu jak pojawia się, jak jeżeli wasze pytanie gdzieś tam zniknie, to zadajcie je proszę ponownie, żeby też nie robić takiej bezsensownej kolejki, tak mi się wydaje. Natomiast, właśnie spotkałam się z tym, że ktoś nie lubi bakłażana i ja uważam, że to jest fantastyczne warzywo, tylko często źle przygotowywane i też wiele razy jadłam niedobrego bakłażana. I z bakłażanem może być parę problemów, ale o tym powiem za chwilę. Jeżeli gotujecie ze mną z jakiegoś powodu, na przykład, bo jesteście super, to proponuję wam rozgrzać piekarnik do 200 stopni, żeby nam to się wszystko działo i możecie też wstawić wodę w czajniku, bo to też nam się może przydać, żeby ułatwić pewien proces. Moja jest zagotowana i za chwilę przejdziemy do pierwszego etapu. Natomiast ja wam chciałam coś powiedzieć na temat bakłażana, ale odpowiem na jedno pytanko. Czy tak często jem na mieście? Na co patrzę, stawiając na wybór danego lokalu? To jest bardzo super pytanie i w sumie odpowiadam na nie na samym początku najnowszego podcastu. Bo tak naprawdę warunki, które muszą być, Boże, to brzmi po prostu, warunki, które muszą być spełnione. Nie, oczywiście chodzę, lubię próbować nowe miejsca i to jest, i to tyle. Ale gdybym miała stworzyć taki profil właśnie idealnej restauracji, to rzeczy, na które ja zwracam uwagę, to jest na pewno jakość składników, to skąd są brane składniki, to czy właściciele zwracają na to uwagę, czy to jest lokalne, jak powiedziałam, wysokiej jakości. Oczywiście smak jest bardzo ważny i ważne jest też, czy to nie jest może dla mnie kluczowe, ale super, jeżeli dana firma, w tym przypadku restauracja, ma też takie poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się z ich jedzeniem, czyli wykorzystuje w sposób odpowiedzialny składniki, tak żeby jak najmniej się marnowało, albo na przykład wręcz uczestniczy w różnego rodzaju akcjach food sharingu, czy potem ponownego jakiegoś rozdawania jedzenia, które nie zostanie zużyte. I akurat to mówię na przykładzie sama, którego uwielbiam i o którym mówię właśnie w podcaście. Także na to zwracam uwagę, ale zazwyczaj po prostu, jeżeli jest coś nowego, lubię to stestować, lub jeżeli ktoś mi coś poleci, to też lubię to zweryfikować. Po prostu odkrywanie nowych miejsc jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. No właśnie, dużo jest tych osób, które nie lubią bakłażana, więc mam nadzieję, że to będzie dla was przełomowe. Z bakłażanem jest następująca sprawa. Bakłażan to jest, w ogóle to jest takie miłe, że ja mogę o tym mówić, bo mega mnie te tematy interesują i też nie stawiam siebie jak jakiś autorytet w kwestii gotowania czy jedzenia, ale to jest właśnie super przykład, że osoba, która po prostu od lat lubi gotować, gdzieś tam interesuje się jedzeniem, nie jakoś maniakalnie, może naprawdę podzielić się wiedzą dalej. Także ja się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczna. Słuchajcie, z bakłażanem jest tak, że bakłażan pochłania bardzo dużo tłuszczu i często przygotowujemy bakłażana smażąc go i tutaj mamy dwa wyjścia. Albo jest to po prostu ociekające tłuszczem smażone średnio zdrowe coś, albo jest on moim zdaniem za twardy i niedopieczony. Jeżeli traficie na bakłażana, który jest taki po prostu właśnie twardy, bez smaku, bardzo taki, myślę, że twardy, gumiasty to jest dobre określenie, to może zrobić na was fatalne wrażenie. Ja ostatnio, teraz się zrobowało. Ja ostatnio zrobiłam tak bakłażana, po prostu go nie dopiekłam i nie miałam czasu już dłużej czekać i nie było to jakieś super doświadczenie. Tutaj widzę, że ktoś zrobił, Joanna zrobiła bakłażana w czekoladzie z książki Wedla. Wow, to jest coś, w sensie tego o tym jeszcze nie słyszałam. Jadłam bakłażana, słuchajcie, pod wieloma postaciami. Chyba moją ulubioną mimo wszystko jest taka z... zapiszę live'a oczywiście. W makaronie pasta alla norma, to jest taki makaron w sensie pomidorowym z bakłażanem, który pierwszy raz jadłam w Toskanii, ale bardzo lubię też takiego bakłażana w stylu azjatyckim, jak na przykład w restauracji Regina. Jeżeli jesteście w Warszawie, bywacie, to może kojarzycie. I to będzie taki bardziej azjatycki bakłażan, ale też bardzo lubię bakłażana w takim stylu blisko wschodnim, właśnie w bowlu, takim powiedzmy z hummusem, tabule, z jakimś grillowanym kalafiorem. Może właśnie kalafiora też kiedyś sobie zrobimy na live'ie. I co? I po prostu ważne jest, żeby tego bakłażana dobrze przygotować. I mój ulubiony patent sprzedam wam dzisiaj, więc już nie będę tego dłużej ciągnąć. A może jeszcze coś powiem. Pierwszy patent na bakłażana, który jest chyba najbardziej powszechny, który uważam, że też jest w porządku, ale moim zdaniem nie jest aż tak po prostu zmieniający życie, to jest krojenie go na plasterki i zasypywanie solą na, nie wiem, kilkadziesiąt minut i potem zdejmowanie jakby tej wody i soli ze ściereczką
Dzięki temu on jest zwiększony i po prostu przy pieczeniu jest bardziej delikatny i właśnie miękki. Natomiast restauracja Regina, ta, o której mówiłam w kontekście bakłażana. Natomiast patent na bakłażana, który odkryłam stosunkowo niedawno, też nie wiem, parę miesięcy temu, może rok temu, już nie wiem, czas tak szybko płynie, nie wiem czy Wam też, ale ja mam wrażenie, że po prostu, nie wiem, wylatuje mi. To jest właśnie bakłażan, o którym ktoś tutaj napisał. Jest to bakłażan właśnie, który najpierw jest gotowany na parze i to jest coś, co chciałabym dzisiaj Wam zaproponować, więc ja na początek tego bakłażana odkrawam z niego czubeczek, żeby po prostu było mi potem wygodniej i kroję go wzdłuż. Parę osób pytało o to, czy będę miała bardziej nastawiony na kamerę, która pokazuje to, co robię. Otóż w idealnym świecie tak, w tym momencie jest to niewykonalne, ale jeżeli polubimy się z live'ami, to może od nowego roku jakiś upgrade, słuchajcie, byłoby spoko. Ale akurat dzisiejszy przepis jest na tyle banalny, że ja mogę więcej do Was gadać i po prostu w międzyczasie wykonać parę ruchów. Więc kroimy go wzdłuż, po prostu na pół. Proste zadanie. I mamy w tym momencie takie dwie połóweczki. I tak jak Wam powiedziałam, jeżeli gotujecie ze mną, to wstawcie sobie po prostu wodę gorącą. Przygotujcie garnek i przygotujcie taki... O Jezus, to wygląda niefajnie z tej strony, czekajcie. I przygotujcie sobie tą część taką parownicową. Jeżeli nie macie takiego urządzenia, to możecie spokojnie sobie postawić na garnku sitko i po prostu w tym sitku potem umieścić bakłażana. Dobra, bakłażan w środku wygląda w ten sposób. I teraz naszym zadaniem będzie pokrojenie go w taką kratkę tutaj, więc jest to bardzo proste, nie ma to jakiegoś, słuchajcie, większego znaczenia. Powiedzmy, że nie wiem ile to jest, centymetr, półtora, więc najpierw kroimy paski w jedną stronę i potem w drugą i robi nam się taka kratka. No i oczywiście ważne jest, żeby nie przebić się do samego dołu. 12-12, zgadza się. Bo wtedy po prostu nasz bakłażan straci swój kształt. Więc robimy kratkę w drugą stronę. Tak, live będzie zapisane. Tam, słuchajcie, było jeszcze jakieś jedno fajne pytanie, które zgubiłam. Tak, a propos wyjazdu było jedno, ale poczekajcie. Dobrze, nieważne, zgubiłam. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, to zadawajcie je po prostu na bieżąco, żebym po prostu nie wracała do starych pytań. Było pytanie o wyjazd, tak, wyjeżdżam już jutro i jest to wyjazd, którego można się było spodziewać po mnie, dlatego że parę dni temu wrzuciłam informację o tym, że szukam rekomendacji w Rzymie, więc jadę na kilka dni do Rzymu. Słuchajcie, byłam w Rzymie raz, miałam wtedy 5 lat, więc absolutnie nic z tego nie pamiętam. W międzyczasie miałam plany wyjazdowe, rzymskie, które pokryły się z pierwszym lockdownem. Także to miała być majówka 2020, co się oczywiście nie wydarzyło. Więc z przyjemnością tam pojadę. Ja jestem osobą, która nie wierzy w prognozy pogody, więc zapowiadany deszcz moim zdaniem mnie zupełnie nie dotyczy. Także mam nadzieję, że będzie super. No i tak ma być 20 stopni, więc cieszę się, że jakaś taka minimalna zmiana w klimacie nastąpi w moim życiu. Tak wygląda bakłażan, który idzie do gotowania na parze. Mam nadzieję, że jeżeli robicie, to jest to dla Was wszystko do ogarnięcia. I słuchajcie, jakby Wam to pokazać? Myślę, że najlepiej będzie, jak zrobię taką dekonstrukcję. To jest ta część sitkowa. I po prostu umieszczamy bakłażana tą kratką do dołu. I będziemy to gotować na parze przez 5 minut. Natomiast, tak jak Wam mówiłam, jeżeli macie... O Boże, jak dużo pytań, cieszę się. Jeżeli macie gorącą wodę, to przynieście ją teraz. Wlewamy naszą wodę do garnka. I nie musi być jakoś super duża, bo to jest dosłownie 5 minut, tak jak powiedziałam. Następnie przykrywamy naszym bakłażanem. Ustawiamy ogień dosyć mocno, ale też nie za mocno, żeby było słychać mnie na live'ie. I już patrzę, słuchajcie, na Wasze pytania, tylko sobie wleję odrobinę ciepłej wody. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie a propos tego, z czym będę podawać bakłażana, ale to może powiem za sekundę. Dobra, wow, ale super, 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 dużo pytań.
Dobra, inspiracje kawowe, czy piłam ostatnio jakąś dobrą kawę? Ostatnio chyba, nie wiem kiedy to było, miesiąc temu, dwa miesiące temu, polecałam Wam kawę, o, mam nawet chyba, to, Boże, co to była za kawa, ale z Coffee Desku na pewno, z Kostaryki, która miała taki piernikowy aromat, coś wspaniałego. Natomiast teraz testuję kilka kaw domowych i powiem Wam, że żadna z nich jakoś specjalnie mnie nie urzekła. Piłam ostatnio po raz pierwszy kawę z mlekiem groszkowym, która była bardzo ciekawa, ale nie ukrywam, że nie wiem, mój organizm jakoś ostatnio odrzuca kawę, nie wiem z czego to wynika, ale oczywiście piję ją, ale w znacznie mniejszych ilościach, o jakichś dziwnych porach dnia i bardzo, bardzo wczułam się ostatnio właśnie w matcha i znowu matcha wróciła do łask, także ja najbardziej robię czasami matcha w domu, ale najbardziej lubię jednak matcha gdzieś na mieście, gdzie mleko jest spienione. I w Warszawie bardzo lubię matcha w relaksie i w typice, to są takie moje dwa ulubione miejsca. I słuchajcie, zaraz będę kontynuowała odpowiadanie na pytania, ale wypadałoby zrobić nasz sos. I teraz po raz kolejny z serii Gotuj po mojemu. Ja po prostu nie stosuję żadnych proporcji, więc podążanie za moimi przepisami może być udręką. Może właśnie dlatego nie wydałam więcej e-booków kulinarnych i nie mam książki kucharskiej, bo po prostu jakby ktoś kazał mi spisać przepisy, to ja byłabym chora. Więc słuchajcie, nasz sosik, nasza marynata, która będzie z nami, będzie szła na bakłażana i potem do piekarnika, składać się będzie z oliwy, ewentualnie z oleju. Nawet wzięłam ze sobą, mam i olej rzepakowy tłoczony na zimno, taki bardzo fajny od lokalnego producenta. Mam też oliwę, wydaje mi się, że jednak oliwa będzie smakowo lepsza. Sos sojowy, bardzo ważna rzecz. Ja dam miód, chociaż lepszy byłby syrop klonowy, ale mi się skończył. I słuchajcie, do tego jakieś Wasze ulubione przyprawy. Ja kocham kumin, więc ja dam kumin, po prostu jestem fanką numer jeden. Dam też trochę papryki gochugaru dla ostrości, tylko uważajcie z papryką gochugaru. Ona jest przyprawą koreańską, ona jest używana do kimchi na przykład. I ona ma taki wręcz, nie wiem, taki marynowany, kwaskowy smak moim zdaniem, ale jest też mega, mega ostra, więc jakby uważajcie z nią. Do tego sól i pieprz. I proporcje po prostu, będziemy trochę kombinować z tymi proporcjami, więc po prostu uzbrojmy się wszyscy w cierpliwość. Dobra, tutaj już dużo pytań wjechało, a ja oczywiście zablokowałam to wszystko tutaj, więc będę po kolei odpowiadać. Może najpierw, słuchajcie, zrobię w końcu ten sosik, czyli dajemy, momencik, dajemy, no może dam łyżkę oliwy i sądzę, że dam też łyżkę sosu sojowego. Niestety, ale niedosolone rzeczy w kuchni są zazwyczaj klapą. Ja oczywiście słyszało się pewnie jako dzieciak, że sól to śmierć. Ja się śmieję, że sól to życie, bo jak naprawdę, jak nie wiem, nie posolimy dobrze wody, gotując jakieś warzywo, to jest po prostu niesmaczne. Dobrze, słuchajcie, dajemy trochę soli. Ja akurat mam różową sól himalajską. Co prawda sól możecie też spokojnie po prostu dać na koniec i posypać wasze bakłażany. Daję troszeczkę papryki gochugaru, ale tak dosłownie odrobinę, bo mówię Wam, ona jest hardkorowa, więc no bo chyba nawet przesadziłam, serio. Dobra, było pytanko, czy jest jakieś miasto w Polsce oprócz Warszawy, w którym mogłabym mieszkać? Na ten moment jakoś tego nie widzę. Też uważam moje mieszkanie w Warszawie za takie dosyć mocno wątpliwe i ja całe życie, od dziecka zawsze chciałam wyjechać z Polski, więc bycie w Warszawie jest dla mnie trochę takim kompromisem, ale myślę, że to jest jakby jedyne miejsce, gdzie jestem w stanie na ten moment być i to jest absolutnie subiektywne, po prostu z punktu widzenia mojego życia i osobistego, i zawodowego ma to sens, ale wyczuwam, że jakieś inne... Mam wrażenie, że ja to mówię od lat na tych wszystkich live'ach, że mnie wołają jakieś inne miejsca, mija czas, ja nadal jestem w Warszawie. Słuchajcie, mamy trochę miodu i teraz będę to wszystko mieszała, tylko jeszcze dodam odrobinę kuminu. Przyprawy naprawdę są, słuchajcie, dowolne. Możecie dać cokolwiek,
na cokolwiek macie ochotę i w jakimkolwiek stylu chcielibyście, żeby Wasz bakłażan był. Dobrze, jakie lokale z jedzeniem w Łodzi polecasz? Czekajcie, zobaczymy. Tak, to jest super. Jeśli chodzi o Łódź, to ja bardzo lubię restaurację zjadliwości. Teraz otworzyła się niedawno restauracja Boho, gdzie szefową kuchni jest moja znajoma Monika Kochanek i to też jest bardzo smaczne miejsce. Na pewno zrobione z sercem. Byłam tam raz, ale było naprawdę bardzo smacznie. Lubię też Falę Łódzką, chociaż nie byłam w niej nigdy, ale w sensie lubię Falę, więc myślę, że w Łodzi jest to dobra opcja. Mamy też w Łodzi Tel Awiw. Mamy... Boże, co jeszcze jest dobrego w Łodzi? Dajcie znać. Co myślę o tatuażach? Nic nie myślę. Uważam, że są super. Jak ktoś chce mieć tatuaż, nie mam nic przeciwko. I sama jakby czasami przychodzi mi jakaś myśl, ale nie sądzę, że bycie w pełną tatuaży jest czymś szczególnie dla mnie. Ze względu na to, że ja bardzo często zmieniam zdanie i różne rzeczy mi się podobają, więc myślę, że to byłoby zbyt duże ryzyko. Tak, było pytanie o bakłażana, właśnie z czym go będę podawała i zaraz o tym opowiem. No właśnie, tutaj ktoś mówi o tym, że prognozy pogody nie sprawdzają się, zgadzam się. Kakao z dobrym składem niestety nie znam. Mam, słuchajcie, mam kakao, zaraz Wam powiem, mam dwa kakao. Mam z takiej marki z adaptogenami, która się nazywa Zojo Elixiry. I mam kakao z Glow Dust. I wiem, że to są już takie gotowe mieszanki, ale ja zazwyczaj kupuję jakieś takie... Dobra, nie kupuję kakao, ale jak już to... no pewnie bym poszła na jakiś dział bio, znając siebie, albo do jakiegoś właśnie sklepu ekologicznego. Albo czekała, aż Kasia Travelisze zwróci z kakaem z Kostaryki. Nie będzie vlogmasów w tym roku. Tak, to jest pierwszy rok od, nie wiem, 6 lat, kiedy nie ma vlogmasów. No słuchajcie, tu mamy taką piękną emulsję. Nie wyszło mi to jakoś wybitnie, dlatego że ten miód się po prostu tak nie rozrobił. Matcha, tak, polecam moją matchę. To się nazywa Moja Matcha przez Y i z kodem Karolina10 mam dla Was 10% rabatu i moja ulubiona, czy najlepsza ever, to jest ta luksusowa, ale uważam, że nie jest ona konieczna do użytku domowego i ta tradycyjna będzie super. Codziennej bym tak nie polecała, ona może bardziej do jakichś wypieków, ale tak do picia to ta tradycyjna jest naprawdę przepyszna i no oczywiście cały zestaw też jest potrzebny. Typika jest super, tak, zgadzam się, Typika to jest fantastyczne miejsce, bardzo bardzo miła obsługa, fantastyczne. Jak dobra, zrobię teraz szybki, albo wiecie co, zrobię inaczej. Najpierw zrobię naszego bakłażana, a potem będę powoli odpowiadała na pytania, bo bakłażan będzie się dosyć długo przygotowywał. Także zjeżdżam na sam dół i potem będę wracała do wszystkich pytań. Słuchajcie, zobaczymy jak ten nasz bakłażan. Wow. Wiem, że ja powiedziałam, że 5 minut, ale przez to, że nie chciałam właśnie, żeby było tak głośno w tle, to po prostu ta para nie była aż tak intensywna, więc jeszcze dam mu tak do 26 czas. I powiem Wam teraz jeszcze o bakłażanie jedną rzecz. Ja go na razie przygotuję w takiej wersji neutralnej, czyli Wy decydujecie, co z nim potem zrobicie. Jak można go wykorzystać? Jeżeli na przykład doprawicie go bardziej w kierunku, nie wiem, ziół prowansalskich, czy oregano, bazylii, to spokojnie można go właśnie dodać takiego sosu pomidorowego. Coś super. Jeżeli pójdziecie na przykład właśnie bardziej w temat taki kuminowy, to kolendra, kumin, to super będzie go dodać do takiego bowla bliskowschodniego, albo na przykład do kebaba, albo do jakiegoś wrapa, z hummusem, świeżymi warzywami, z falafelami, sosem tahini, no coś fantastycznego. I trzecia rzecz, trzeci wariant, który też Wam bardzo polecam, w który chyba ja pójdę, to jest przygotowanie bardziej azjatyckiej wersji bakłażana. Super by się sprawdził na przykład do takiego sosu dandan, do dandan noodles, to jest taki sos z sezamem, z masłem orzechowym, z oliwą, z czosnkiem, z chili. Albo po prostu w takim bowlu z ryżem, właśnie bakłażanem, z tofu, z pak choyem, z sezamem,
po prostu tworząc sobie taką michę rozmaitości. Także to od Was zależy, co z nim zrobicie. Ja myślę, że bardziej będę szła właśnie może jakiś makaron ryżowy, zrobię sos na bazie tahini i dodam do tego właśnie tofu, jakąś fajną zieleninę, no pak czyli byłby najfajniejszy. Do tego cienko pokrojony ogórek na przykład, którego nie mam, bo generalnie u mnie świeci wszystko pustkami, bo przed wyjazdem zawsze się staram opróżniać kuchnię. Takie są efekty. Czy będzie coroczny tradycyjny świąteczny odcinek podcastu? Tak. Tak, będzie odcinek podcastu. To będzie czwarty raz, kiedy mój podcast istnieje w trakcie świąt. I za pierwszym razem za pierwszym razem był mój brat chyba. Za drugim razem była moja mama. Te odcinki są nadal live, więc zapraszam. Za trzecim razem, rok temu była Owsiana, Justyna. Byłyśmy wtedy w grudniu razem na Teneryfie. I w tym roku będzie kolejna bliska mi osoba. Jeżeli macie ochotę się pobawić teraz, to dajcie znać, kto myślicie, że będzie moim gościem w tym odcinku świątecznym tegorocznym. Jestem ciekawa, czy ktoś zgadnie i oczywiście powiem Wam, w sensie zdradzę to, myślę, że nie będę robić tajemnicy, także dajcie znać, czy macie jakieś swoje głosy. A odpowiadając na pytanie, gdzie wyjeżdżam do Rzymu na kilka dni, a co studiuje mój brat, to muszę go najpierw zapytać, czy jest ok z tym, że będę takie informacje udostępniała. I jak mi powie, że... Może, że mogę, to następnym razem Wam przekażę. Boże, kocham Was za to, że odpisujecie. Zaraz Wam powiem, ale w międzyczasie myślę, że nasz bakłażan jest gotowy. Wy tam zgadujcie dalej. Ja, no właśnie, nie wiem, czy ile razy ja się oparzyłam po prostu łapiąc garnek gorący. To jest hit, więc... Cud, że o tym pamiętałam. Dobra, słuchajcie. Oto jest nasz bakłażan. Tak, myślałam, słuchajcie, o Boże, on jest idealny, bo on jest mięciutki, może trochę nawet za długo. Widzicie? On jest super. I teraz tak. Mamy blachę włożoną papierem, ale niekoniecznie. Można też ją po prostu czymś odpuścić, ale ja jestem tą osobą, która używa potem papieru przez 30 lat. Więc myślę, że będzie git. I układamy naszego bakłażana na... O Jezus, ale to będzie dobre. Już wiem, że właśnie super, bo im dłużej to zrobimy, tym on po prostu będzie miększy. Więc układamy naszego bakłażana w ten sposób. I staramy się nie zdemolować kuchni. Ja ostatnio, będąc w domu rodzinnym na Wszystkich Świętych, dwa razy wylałam dzbanek z mlekiem po prostu... Brawo, właśnie tak. Robiąc same eleganckie, wdzięczne ruchy. No. Bardzo mi się podobają Wasze głosy. Dobra, tu mamy naszą emulsję. Emulsję, Boże, jak to słodko brzmi. I do tego możecie oczywiście użyć, czego chcecie, ale ja mam taki fajny pędzel. Dobra. I wiecie, co jeszcze można zrobić? Jak mamy naszego bakłażana, to można go tak trochę... porozszerzać, po prostu, żeby nam ta marynata wleciała w każdy elemencik. Dobrze. Tutaj mamy oliwę, sos sojowy, miód, przyprawy i tyle. Więc no, ja teraz pięknie smaruję tak naprawdę obficie tego bakłażana. Chodzi o to po prostu, żeby nam ta marynata wyszła jak najgłębiej tam właśnie w te wszystkie zakamarki, bo po to właśnie między innymi go ponacinaliśmy. I odpowiadając na Wasze pytania, jako że powiedziałam, że zdradzę, kto będzie, to już Wam powiem za dosłownie 5 sekund. Czy będzie podcast z Asią Podgórską? Gadałyśmy z Asią ostatnio właśnie o tym, więc może nam się uda coś razem jeszcze niedługo wykombinować. Jeżeli macie jakiś pomysł na podcast z Asią, bo podcasty z Asią jakby są hitami, wszyscy Asię uwielbiamy i pewnie kojarzycie tę tematykę, to jeżeli macie jakieś pomysły, to dawajcie znać.
Natomiast chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. To wygląda tak, po prostu one są wręcz zalane tą marynatą. I ja jeszcze bym tutaj dodała troszeczkę pieprzu, świeżego pieprzu, bo że kocham świeży pieprz, to jest coś najwspanialszego na ziemi. I... No, dobra. Dobrze. Lecimy do piekarnika i zacznę gadać do Was. 200 stopni, moi drodzy, góra, dół. Myślę, że tak z pół godziny. O, proszę, mamy. Akurat jest w pół do, więc ja powinnam Was przenieść gdzieś i sobie wygodnie usiąść. Ale mam taki pomysł, bo mam tutaj, słuchajcie, taki stołek. Ja sobie chyba na tym stołku usiądę. Co Wy na to? Czy to jest to? Dobrze. O, cześć Maja. Właśnie, dobrze, że jesteś, Maja. Słuchajcie, mogę zdradzić. Tylko, że to jest troszeczkę głupie, dlatego, że ta osoba jeszcze o tym nie wie. Ale Maja, jeżeli jesteś tutaj, to chciałam ogłosić, że mój coroczny świąteczny odcinek z bliską mi osobą planuję nagrać z Tobą. Więc większość osób, które obstawiały, kto będzie moim gościem, zgadło. Najwięcej głosów padło na Maję poza ramami i jeżeli Maja się zgodzi, to będzie gościem świątecznego odcinka. Ale beka. Może, czekajcie, muszę sobie wziąć krzesło. Mam nadzieję, że czegoś teraz głupiego nie zrobię. Okej, mam krzesło. I nasz bakłażan się piecze. Boże, ja Ciebie też. Nasz bakłażan się piecze, a ja mogę dalej odpowiadać na pytania. To powiem Wam, że to było bardzo zabawne. Bardzo zabawne było to, co się tutaj wydarzyło. O co chodzi w odcinku... O Boże, powiedziała tak! O co chodzi w odcinku świątecznym? Odcinek świąteczny jest taką tradycyjną moją właśnie serią. To jest ostatni odcinek przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie rozmawiam sobie właśnie z kimś bliskim, zadajemy sobie pytania odnośnie świąt, tradycji, ulubionych różnych smaków, filmów i chwil, wspomnień. Także jest to bardzo taki przyjemny odcinek i też lubiany, myślę, przez wiele osób. Ściskamy morze, pozdrów morze, ona jest ponuro szaro-buro, więc my sobie umilamy czas bakłażanem. Czy planuję powrót na YouTube'a? Słuchajcie, no ja jakby poniekąd jestem na YouTubie. Każdy podcast ukazuje się na YouTubie i wszystkie wywiady są tam w wersji wideo, więc jest to aktywność YouTube'owa. I też te live'y instagramowe trafiają potem na YouTube'a, więc jakby osoby, które nie korzystają z Instagrama, a mają ochotę obejrzeć to, co tam się dzieje na tych live'ach, to mogą sobie obejrzeć właśnie na YouTubie. Ale nie planuję już jakby nagrywać regularnych filmów, jest to pewien zamknięty etap na ten moment, ale ja nigdy nie mówię nigdy, bo wszystko się zmienia. Podobno YouTube będzie rósł w siłę, więc kto wie, co się wydarzy. Jestem otwarta na różne pomysły czy propozycje YouTube'owe. No fajne to były czasy, te YouTube'owe. Dobrze, bo wiem, że się pojawiło dużo pytań, ale dobra, jeszcze powiem na... Słuchajcie, jeżeli zadaliście pytanie, które zostało pominięte, to zapytajcie jeszcze raz. Bardzo Was proszę. Jak przygotowuję maczę? Maczę przygotowuję w takiej ceramicznej czarce, do której wrzucam taką, ja dosyć dużą porcję maczy piję. Wrzucam taką płaską łyżeczkę herbaty matcha z moja matcha, tak jak Wam mówiłam. Mam dla Was, no, zresztą mówiłam o tym kodzie rabatowym, nieważne, jakby wiecie, gdzie go znaleźć u mnie w wyróżnionych relacjach. I to jest matcha, teraz akurat mam właśnie matchę luksusową. Daję tam odrobinę niewrzącej wody. Rozrabiam specjalnym tym bambusowym narzędziem, czasenem, się nazywa czasen, nie wiem jak to się pisze, ale nie wiem jak się czyta nigdy. I następnie dolewam trochę mleka roślinnego, ostatnio miałam mleko konopne i potem dolewam wrzątku, także jest tam trochę mleka, trochę wrzątku. I to jest taka wersja leniwa moja tutaj, ale na przykład jak byłam w Łodzi, to mamy spieniacz w moim rodzinnym domu, to spieniałam sobie mleko owsiano-migdałowe i po prostu
dodawałam właśnie wrzątek czy gorącą wodę, rozrabiałam tą pastę i wtedy zalewałam spienionym mlekiem. Dodaję też troszeczkę wrzątku do tego na koniec, bo też nie lubię, jak ona jest jakaś taka zbyt mleczna. Ale na przykład na mieście najbardziej lubię matcha z mlekiem orkiszowo-migdałowym. Przepyszne połączenie. Ojejku, Boże, tak mi miło. Dziękuję, dziękuję. Dzisiaj też czuję jakiś taki spokój w mojej aurze. Czy jadę do Tajlandii, do Owsianej? Na pewno chciałabym się spotkać z Justyną. Miałam taki pomysł, żeby do niej pojechać niebawem, ale na pewno nie wydarzy się to przed świętami, więc mam nadzieję, że uda nam się spotkać gdzieś właśnie w tamtych okolicach, nie wiem, czy akurat w Tajlandii, ale na początku przyszłego roku, także dobrze kombinujecie. Gdzie udać się najlepiej na matcha w Warszawie? To już tam wcześniej wspomniałam, że ja bardzo lubię matcha w relaksie, w typice. I to są takie moje dwa ulubione miejsca. Też w Kulkacie jest bardzo smaczna, właśnie z mlekiem orkiszowo-migdałowym. Bardzo dziękuję za miłe słowa na temat mojego głosu. Jakie najważniejsze rady dałabyś osobie, która chce zacząć pracować na YouTubie? Powiem szczerze, jest to bardzo specyficzne stwierdzenie, bo ja nigdy nie zaczynałam pracować na YouTubie i nigdy jakby nie zaczęłam żadnej swojej działalności internetowej, myśląc, że to praca, i to jest też taka domena tego, jak dawno to się wszystko działo, bo obecnie jakby też absolutnie tego nie krytykuję, uważam, że jest to świetny pomysł na biznes i bardzo dużo osób żyje z na przykład z twórczości na YouTubie, ale po prostu za moich czasów, czyli te 8-9 lat temu, czekajcie, wow, 8 lat, 9 lat temu, wow, nieźle. Te 9 lat temu po prostu była to forma jakiejś takiej autoekspresji, hobby. Ludzie nie widzieli w tym przepustki do sławy i bogactwa, tylko jakiegoś fajnego zajęcia w wolnym czasie, więc absolutnie jakby nie mam doświadczenia, jak wejść w tą branżę z taką strategią stricte biznesową. Ale na pewno to, co moim zdaniem jest ważne, to zajmować się czymś, co sprawia Ci przyjemność, bo to, co potem procentuje w przestrzeni internetowej, to jest jednak systematyczność, więc jeżeli masz coś robić non-stop, to byłoby spoko, żeby to Ci sprawiało frajdę, szczególnie, że nie ma nigdy szansy, że to się, nie ma nigdy gwarancji, że to się powiedzie, więc taka byłaby moja rada. Czy używam okularów blokujących niebieskie światło? Jak wrażenia? Nie mam akurat ich tutaj pod ręką, ale ja chodzę w tych okularach non-stop. Jakby, chociaż jeżeli na przykład idę do kawiarni popracować, zawsze mam ze sobą te okulary. Mam dwa modele, to są w ogóle okulary z EyeShield i jedne są, i powiem szczerze, to były moje pierwsze okulary i ich używam bardzo rzadko. To są te blokujące niebieskie światło w 100%, takie pomarańczowe. I ich używam na przykład, jeżeli muszę coś zobaczyć w telefonie lub w komputerze przed snem, a ja staram się przynajmniej tak z pół godziny przed snem już nie patrzeć w ekran, to wtedy zakładam te okulary, żeby po prostu się nie wybić, nie rozbudzić, ale na co dzień cały czas noszę praktycznie właśnie te okulary dzienne, które blokują 30% niebieskiego światła i powiem Wam, że nie wyobrażam sobie bez nich życia. Wręcz jak pojechałam na kilka dni do domu rodzinnego bez nich parę miesięcy temu, to realnie czułam, że po prostu bolą mnie oczy, bo już były tak odzwyczajone do patrzenia w ekran bez tych okularów. Na przykład teraz tak mam i ten ekran też mi się wydaje jakiś taki mega, mega jasny. Więc jest to fantastyczna inwestycja. Jeżeli macie ochotę w ogóle zgłębić temat okularów blokujących niebieskie światło, też jest o tym podcast chyba 107, coś około 108 może, ze Sebastianem Kielichowskim właśnie z EyeShield. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za komplementy odnośnie mojego dziennikarskiego zacięcia. Jak byłam mała, to chciałam być dziennikarką i potem zdałam sobie sprawę ileś tam lat później, że zasadniczo realizuję trochę to, niekoniecznie idąc klasyczną ścieżką pójścia na studia dziennikarskie. Czy mam swoich mentorów? Kto mnie inspiruje, kto mnie napędza? Na pewno są osoby, które mnie inspirują. Nigdy nie byłam takim człowiekiem wpatrzonym w jakiś guru albo w jakiegoś idola. Ale po pierwsze mam też super przyjaciół, którzy mnie inspirują. Pozdrowienia dla Asi Łożyńskiej, mojego wsparcia duchowego always.
Ale także myślę, że to, kim się otaczamy w najbliższym otoczeniu, jest super ważne. To, kim się otaczamy w internecie, jest super ważne. A z takich osób, które naprawdę jakby czuję taki wielki respekt i podziwiam to, co robią gdzieś tam, powiedzmy, w mojej przestrzeni, to będzie Lacey Phillips z platformy To Be Magnetic i Jenna Zoe, ekspertka Human Design. I bardzo, bardzo te kobiety lubię i cenię. To tylko przyszło mi tak do głowy na poczekaniu, ale takich osób jest na pewno więcej. Tak, mam iPhone'a 11 Pro, kupiłam go chyba w maju czy w czerwcu zeszłego roku i bardzo sobie chwalę, bardzo, bardzo go lubię. Po 2 miesiącach stukłam sobie szybko ochronną, do tej pory jej nie naprawiłam. Gratuluję sobie, nie wiem po co to powiedziałam, ale może po to, żebym się poczuła zażenowana i w końcu poszłam ją wymienić. Jakie jest obecnie moje największe marzenie i cel? Przeprowadzka do Nowego Jorku. To w sumie tak jakby od dziecka, tylko że zawsze to w jakiś sposób jakby nie traktowałam tego poważnie. To było takie właśnie takie marzenie. A teraz myślę, że to jest coś, co chciałabym testować, bo czemu nie? Jak z perspektywy czasu oceniasz studia językowe, które nie były filologią? Czy myślałaś kiedyś o filologii? Wiecie co? Szczerze, nie wiem. Ja po prostu szłam te studia, mam wrażenie, na oślep. Studiowałam w Szkocji niemiecki, hiszpański z marketingiem i moim celem na studiach było po prostu wyjechanie za granicę i pomieszkanie za granicą, więc ja nawet jakiejś takiej specjalnej presji nie wywierałam na moich studiach. Moje studia były dosyć łatwe, było bardzo mało godzin i na przykład będą vlogi z Nowego Jorku. Yes! I miałam trochę takie poczucie, że mogłabym lepiej wykorzystać ten czas na studiach, w sensie nauczyć się więcej, ale dzięki temu, że te studia były nieco luźniejsze niż taka klasyczna filologia, mogłabym jednocześnie pracować i jeszcze rozwijać swoje jakieś tam działania internetowe, więc finalnie bym tego nie zmieniła. Ale na pewno mam przez to duże braki i choć komunikacyjnie jakby moja znajomość językowa jest w miarę okej, chociaż też przez lata nieużywana, to na pewno, wiecie, nigdy nie uczyłam się geografii, historii, literatury tych krajów, więc no to zupełnie nie jest to samo, nie do porównania. Nie wiem, czy to odpada na pytanie. Czy masz jakąś obawę przed wyprowadzką za granicę? Coś, co Cię dotychczas blokowało? Znaczy, wiecie co, no ja wielokrotnie się wyprowadzałam za granicę i mam mnóstwo obaw i taką moją dużą blokadą jest taki strach przed samotnością i to jest coś tak realnego, coś, czego ja doświadczyłam wielokrotnie w swoim życiu, że nawet kiedy jesteś w najfajniejszym miejscu, w najpiękniejszym mieszkaniu, przechadzasz się cudownymi ulicami, jeżeli nie masz z kim dzielić tego czasu, to jest mega smutne. I pamiętam właśnie, to jest taka moja scena po prostu, to jest taka moja scena filmowa, kiedy przechadzam się właśnie ulicami Berlina i widzę ludzi, którzy siedzą sobie na kolacji z winkiem, po prostu śmieją się z przyjaciółmi i myślę sobie, Boże, jakby co z tego, że tu jestem, jak mnie nic z tym miejscem nie łączy, bo nie mam tego, co najważniejsze, czyli tego community, tak, czyli tego właśnie najbliższego otoczenia, środowiska. No, także to jest moja taka duża obawa, że jednak jakby tak jak wracając trochę do tego mieszkania tutaj, to jednak Warszawa ma ten plus, że mam tych wspaniałych ludzi, którymi się otaczam, miejsca, które znam i oczywiście to nie jest tak, że nie mogę tego poznać w nowym miejscu, ale na pewno jest to dla mnie duże wyzwanie, jakaś taka blokada w mojej głowie, choć staram się nad tym pracować. Jak poznać inspirujących ludzi? Słuchajcie, no ja myślę, że jeżeli jakby wejdziemy w życie z taką intencją, że chcemy poznawać takich ludzi i sami zaczniemy otaczać się też treściami różnymi, robić rzeczy, które robią osoby, jakimi chcielibyśmy się otaczać, to brzmi jak taki straszny banał, ale coś w tym jest. Jakby jeżeli interesuje Cię, nie wiem, świat muzyki, to nie wiem, chodź na wydarzenia związane z muzyką, czytaj książki, czy oglądaj treści i finalnie te osoby do Ciebie przyjdą. Jakby stań się tą osobą, z którą chciałabyś się kumplować. Trochę tak to przedstawiłam, ale myślę, że naprawdę coś w tym, moi drodzy, jest. Czy jest zdanie, które mogłabym mieć codziennie? To z awokado. Serio. Absolutnie tak. To jest coś, co kocham. Ale wiecie co? Myślę, że bardzo ważne jest dbanie o różnorodność w naszej kuchni i każde, nawet najfajniejsze danie jedzone za często nam po prostu powszednieje. Więc to jest moja odpowiedź na to. Po prostu kocham chleb i kocham awokado.
To już było to pytanie, u wielu osób jest ciekawych, co z tym moim YouTube'em. Na ten moment nie planuję powrotu do vlogowania, ale nie mówię nie na zawsze, bo jestem tak zmienną osobą, że w każdej chwili coś się może po prostu przestawić w mojej głowie. Jakie miasto turystycznie mnie rozczarowało? Na pewno jest taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy z ostatnich lat, to jest Mediolan. Nie wiem, tak mi się nie podobał. Że nawet bardziej mi się podobał Neapol. Neapol też mi się nie podobał, bo był syficzny, ale jakoś miał w sobie więcej takiego uroku w tym wszystkim. Mediolan dla mnie to był jakiś dramat. Jakby też może w jakimś takim złym momencie tam byłam, była jakaś dziwna pogoda, może nie przygotowałam się za dobrze, nie wiem, ale po prostu wydawał mi się taki bezduszny, taki bez żadnej, taki nieciekawy, taki po prostu nudny. I tyle chciałam powiedzieć. Jakie mam plany na dzisiaj, jutro? Po tym live'ie już plany odpoczynkowe, weekendowe, nic specjalnego. Może się przejdę na festiwal kawy, właśnie pójdę na jakąś kawę, pospaceruję w zimnie. O właśnie, chciałam powiedzieć, dzisiaj jest ważny dzień, jeżeli macie możliwość udać się na protest, to zachęcam. Mam nadzieję, że mi też się to uda. No nie jest to jakiś ekscytujący plan na weekend, ale myślę, że coś bardzo, bardzo ważnego. Także wspomniałam właśnie o tym powiedzieć, że jeżeli jesteście i możecie iść na... Tak właśnie mówię o proteście. Jeżeli macie możliwość, to koniecznie wybierzcie się na protest, bo to jest coś strasznego i fajnie, że mogliśmy się na chwilę oderwać od tego, chociażby gadając sobie na takim live'ie, bo jest to temat, który jest po prostu dobijający. Dzisiaj chyba na Mysiej jest kawa i herbata w Warszawie, na Mysiej 3. Czyli jest jakiś język, którego chciałabym się nauczyć. Chciałabym się nauczyć włoskiego, rosyjskiego i mandaryńskiego. I francuskiego najbardziej, Jezus, wspomniałam, bo uczyłam się francuskiego i mandaryńskiego, chciałabym je popielęgnować i fajnie byłoby jakiś inny słowiański język znać, więc jakby rosyjski tutaj ma sens. I co ja powiedziałam? Włoski, bo jest po hiszpańskim, francuskim to już będzie easy peasy, lemon squeezy, mam wrażenie. Słuchajcie, tam były jeszcze jakieś fajne pytania. Poczekajcie, a pielęgnacja cery i powód na... Powód, że przestałam nagrywać, znaczy tam napisałaś właśnie, że jakieś tam lekkie wypalenie, znaczy ja bym to nazwała takim zamknięciem pewnego etapu, po prostu poczułam, że to już nie jest moje, że wyrosłam z tego, żeby uwieczniać swoje życie w takim zakresie i też czułam, że rozdrabniam się na milion części, robiąc dużo różnych rzeczy, a finalnie nie poświęcam się niczemu tak w pełni i tak by podcast był moim numerem jeden i tak zostało, także bardzo cieszę z tej decyzji. Do Włoch wystarczy zaszczepienie, jeśli chodzi o wjazd do kraju, z tego co wiem. Właśnie dobrze, że mi przypominacie, bo muszę sobie je ściągnąć na telefon, mam takie wydrukowane, po prostu zmiędlone z wszystkich moich wyjazdów w ostatnich miesiącach. Pielęgnacja cery. Jeśli chodzi o pielęgnację cery, słuchajcie, tam też było wcześniej jakieś pytanie o probiotyki. Probiotyki, o których mówiłam w podcaście, polecam Wam sobie posłuchać. Czekajcie, muszę się napić, bo wyschło mi gardło strasznie. Probiotyki odmieniły moją cerę, w sensie po prostu wow, to jest w ogóle, posłuchajcie o tym. I przez to, tak, i formularz ten jest potrzebny do Włoch, tak, też jego wypełniłam. I przez to jakby to, co nakładam na moją cerę, przestało być aż tak istotne. Jakby to, co jest dla mnie bardzo ważne, to żeby zawsze, nie wiem, robić demakijaż i jakby oczyszczać tę twarz. I wystarczą tak naprawdę trzy rzeczy, czyli mycie twarzy, tonizowanie i krem. Ja zaczęłam teraz próbować też tam serum, raz w tygodniu robię sobie peeling i maseczkę, ale na koniec dnia po prostu, jeżeli macie stany zapalne na twarzy, to jest efekt jakiegoś dysbalansu w waszym ciele i choćbyście nałożyli sobie złoto na twarz, to wam nie pomoże. Takie jest moje zdanie, przynajmniej z mojego doświadczenia. Przez wiele lat borykałam się z różnymi problemami skórnymi i do takiego doszłam wniosku. Tak, odpowiadając na pytanie, po raz kolejny w tym roku nie będzie vlogmasów, ale już niedługo, słuchajcie, będzie bonusowy odcinek podcastu właśnie z prezentownikiem
świątecznym, także ja się bardzo, bardzo cieszę. Wywiady mamy w formie wideo, więc taką namiastkę YouTube'a myślę, że można, można mieć. Jezu, strasznie powiem Wam, że dużo mówię dzisiaj, bo sobie zdarłam gardło. Autentycznie to czuję i też wybaczcie, że tak w kółko coś zmieniam z tymi włosami, jakoś tak patrzenie się na siebie przez tak długi czas jakby nie służy chyba. Tak, jem miód i to też od zawsze, jakby ja nigdy nie przestałam jeść miodu. Jeżeli ten miód jest z dobrego źródła, rzemieślniczego, rodzinnej pasieki, uważam, że jest to jak najbardziej produkt uboczny, z którego można korzystać. Też jakby, nie wiem kiedy ja go używam, właśnie jak robię jakąś marynatę czy sos do sałaty, tak to nie używam miodu do niczego, więc taki słoik prawdopodobnie starczy mi na pół roku albo rok. Czy możemy prosić o spoiler? Jasne. Jasne, jasne. Jeśli chodzi o najnowsze odcinki podcastu, to mogę Wam zdradzić, że dwa najbliższe. Teraz w poniedziałek mamy podcast z Racką. Super ważny temat o kanonach piękna. Skąd one się biorą, kto to ustala, dlaczego dajemy się w to wkręcić i dlaczego teraz może świat mediów społecznościowych trochę zmienia pewien schemat. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na ten odcinek. I za tydzień będzie, słuchajcie, bardzo długo, długo wyczekiwany temat, czyli rozmowa o chorobach jelit, czyli o zespole jelita wrażliwego i o SIBO. Coś po prostu, co staje się jakąś plagą w ostatnim czasie. O, cześć Kubuniu. O, Kuba, słuchasz mnie? Jeżeli jesteś tutaj, bracie mój, Kuba, i nie wyłączyłeś mnie, to powiedz, czy mogę zdradzić, co studiujesz, bo pojawiło się pytanie, czy mogę powiedzieć, co studiujesz, więc albo napisz, co studiujesz, jeśli chcesz. Daj znać. W każdym razie będzie odcinek właśnie o SIBO, bo tak jak mówiłam, plagą wydaje się fakt, że coraz więcej osób ma straszne dolegliwości okołobrzuszne, głównie jelitowe, czuje przewlekły jakiś dyskomfort i nie wie, co z tym zrobić, albo dostaje diagnozę i przez to musi brać mnóstwo leków. No różne historie są i zaprosiłam do siebie Hanię Stolińską. No cieszę się, słuchajcie. Zaprosiłam do siebie Hanię Stolińską, która mówi dokładnie właśnie, jakie są źródła tych chorób, jak się objawiają, jak je zdiagnozować, jak leczyć. Także super, super, super sprawa. A jeśli chodzi o to, w jaki sposób znajduję, mój brat chyba wszedł na chwilę i poszedł, więc jakby zostawmy temat. W jaki sposób znajduję osoby do podcastu? To jest, nie ma na to recepty. Jakby ja mam cały czas taką długą listę tematów i osób, która się cały czas powiększa i non-stop po prostu do mnie przychodzą jakieś pomysły albo odzywają się do mnie osoby i to jest bardzo płynne. Ja też tego za bardzo nie analizuję, tylko to dzieje się trochę samoistnie. Natomiast od jakiegoś czasu już też ramówka podcastowa jest trochę bardziej planowana i pracujemy właśnie nad tym, żeby już cały 2020 był bardzo przemyślany tematycznie, żeby to wszystko było odpowiadające naszym potrzebom w konkretnych częściach roku. Nie kupuję kalendarza adwentowego od wielu, wielu, wielu lat. Głównie dlatego, że przez to, że nie jem na biało, no to te wszystkie czekoladki były zawsze jakieś niewegańskie. Ale moim marzeniem było mieć kalendarz adwentowy. Mówię o tym od lat, a się nigdy jeszcze nie wydarzyło, więc może jakiś super fajny kalendarz w tym roku trafi do mojego życia. Czy planuję jeszcze kiedyś coś studiować? Nie wiem, na ten moment nie. Jak myślę sobie o studiach, to jest mi niedobrze. W sensie jakby tak bardzo chyba się rozkochałam w swojej takiej wolności i tym, że mogę się uczyć tego, co chcę i robić to, co mi się podoba na moich zasadach, że trochę sobie nie wyobrażam, że nagle ktoś mi każe napisać esej na jakiś temat, który mnie nie obchodzi. Niestety, tak już się rozpuściłam. Więc nie widzę tego w tym momencie. Ale kto wie, myślę, że coś zrobię. Myślę, że będę miała jakiś kryzys wieku średniego i pójdę na studia magisterskie. Mój brat studiuje w Polsce, mogę to chyba powiedzieć, mieszka w Warszawie. Jakby większego pozwolenia nie dostałam na upowszechnianie informacji prywatnych. Słuchajcie, myślę, że fajnie byłoby sprawdzić, co u naszych bakłażanów. Mam nadzieję, że ich nie spaliłam. To jest chyba niemożliwe, ale... Wow! No ekstra, słuchajcie. Zobaczcie. Fantastyczny bakłażan. Ja bym go jeszcze oczywiście zostawiła. Czekajcie.
Można by to czymś sprawdzić. No on już jest mięciutki i fantastyczny, więc w zasadzie to można by go wyłączyć, ale ja go jeszcze schowam. Wow. Oczywiście się poparzyłam, nie byłabym sobą po prostu. Dobrze. Jeśli chodzi o bakłażana, to słuchajcie, ja to robię tak, że sobie go kroję na takie małe kwadraciki zgodnie z tymi nacięciami wcześniejszymi. I przekładam na przykład do pojemnika, oczywiście studzimy najpierw, jeżeli chcemy go mieć na później, przekładam do pojemnika i mamy gotowego bakłażana właśnie, żeby dodać do sosu pomidorowego albo właśnie do takiego bowla bliskowschodniego, albo do jakiegoś fajnego makaronu azjatyckiego czy do ryżu, jakby opcji jest bardzo, bardzo dużo. Zrobiliśmy bakłażana pieczonego, już jakby końcóweczka. I co? A jeżeli jecie na bieżąco, to tak samo, po prostu sobie przekładam na deskę, kroję sobie na mniejsze plastry i wjeżdża do dania. Także ja mówię, chyba dzisiaj zrobię sobie go właśnie z ryżem, z tofu i z, akurat mam jarmuż, który tak średnio pasuje, może jakaś rzepa, do tego oczywiście to wszystko oprószone sezamem i sos, który robię na przykład na bazie tahini z sosem sojowym, z... co by tam jeszcze dać, właśnie z jakimś słodziwem, z sokiem z cytryny, właśnie jakimś ostrym sosem i to wszystko, dam trochę wody, żeby rozrobić tahini i to wszystko po prostu stanowi cudowny sos i to jest taki maksymalnie szybki, pyszny, wspaniały pomysł na obiad. Kochani, została chwila, zostały 4 minuty, więc jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze odpowiem na 5 pytań fajnych, więc zadajcie je teraz i na to odpowiem poza konkursem, mam 25 lat. Także macie teraz sekundkę i 5 ostatnich pytań i lecimy. Jeżeli jakieś pytanie wasze było i ja je ominęłam, to też śmiało zadajcie ponownie, bo niczego nie ominęłam jakby intencjonalnie. Cześć Jowi. Bardzo poważnie, w Rzymie planuję nacieszyć się słońcem, więc czekam, aż Rzym sprosta temu wymaganiu. Czy zdradziłam już za zabieg na włosy, który stosowałam kiedyś? Tak, to jest zabieg, słuchajcie, który zrobiłam w czerwcu i to jest keratyna, tylko że taka bardziej, nie wiem, profesjonalna, też nie chcę nikogo tutaj krytykować. Ale jest to zabieg, o którym powiem na pewno w odcinku podsumowującym rok. Więc już z końcem grudnia możecie się szykować, że opowiem o tym, co to się działo z tymi włosami, bo jeszcze to testuję, prawdopodobnie powtórzę zabieg po pół roku i wszystko wam powiem, także niebawem będzie o tym więcej informacji. Włochy czy Francja? Straszne, nie wiem. Oba. Ja czuję, że jestem połączeniem Włoch i Francji. Jakby gdyby istniał kraj, który łączy te dwa miejsca, to ja bym była tam bardzo szczęśliwa. Ale gdybym musiała wybrać, to chyba... Nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest najtrudniejsze pytanie w moim życiu. Kiedy miało być 5 pytań, ale to są szybkie, więc... Kiedy jakaś podróż? Jutro, do Rzymu. Czy mam plan jeszcze gdzieś jechać? Jeśli tak, to gdzie? Mam plan jechać do Rzymu. Mam plan jechać prawdopodobnie też w Tatry. I w tym roku prawdopodobnie nic więcej się nie wydarzy. Może. Czy polecam jakąś apkę do słuchania audiobooków? Oczywiście, Bookbita, zawsze niezmiennie. I mam nadzieję, że nadal działa kod Karolina Podcast, więc lećcie korzystać, bo to jest 4 tygodnie za darmo i ja kocham tę aplikację. Dobrze. Wydaje mi się, dobrze. Koniec, słuchajcie. Koniec. Więc podsumowując, super przepis na bakłażana, polecam serdecznie. Kto nie lubi, niech próbuje, bo uważam, że to można odczarować. Okej, Portugalia czy Hiszpania? Byłam w Portugalii tylko raz w Lizbonie, więc nie umiem stwierdzić, ale chyba muszę z sentymentu powiedzieć, że Hiszpania. W końcu tam mieszkałam, znam hiszpański, byłam w wielu miejscach, także tutaj wybieram Hiszpanię. Mam 25 lat, nazywam się Karolina Sumańska i dziękuję wam bardzo za uczestnictwo w tym live'ie, ponieważ minęła właśnie godzina. Mam nadzieję, że zachęciłam was do bakłażana, przy okazji, że spędziliśmy miło czas, a teraz zachęcam wszystkich do pójścia na protest w waszym mieście, bo temat jest ważny i
no, nie pozostało nam nic innego, jak łączyć się oddolnie. Także dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam przyjemnego mimo wszystko weekendu. Widzimy się już niedługo, myślę, że pogotujemy sobie za jakieś 2 tygodnie, jeżeli się uda, chociaż nie wiem, gdzie ja będę wtedy. No ale cóż, trzymamy kciuki, że się uda i już w poniedziałek słyszymy się w najnowszym podcaście. Moją gościnią będzie Racka, temat będzie super ważny, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także dzięki wielkie i dziękuję za 65 tysięcy subskrybentów, Boże, nie subskrybentów, tylko obserwatorów, bo dzisiaj się obudziłam z nową liczbą na moim kanale, na moim... Co ja z tym kanałem i subskrybentami? Chyba jednak YouTube. Na moim koncie, także jesteście super i witam nowe osoby, ale wiem, że to jest mnóstwo osób, które są ze mną od lat, więc jestem za Was mega, mega wdzięczna i widzimy się niebawem. Całuski.